A więc, jednak w Biblii jest zapisany fragment dotyczący wojny Rosja kontra Ukraina. Dzisiaj przedstawiam wstrząsającą wizję przepowiednie, jeśli chodzi o apokalipsę świętego Jana. wiele osób interpretuje to w kontekście wojny Rosja kontra Ukrainy. Napaść, atak Rosji na Ukrainę. Co tam się takiego e, praktycznie znajduje? Co to jest za zapis? E, Nazywane to jest właśnie przepowiednią, e, tak? Co praktycznie będzie to oznaczać, jak zakończą się losy tej wojny? Dzisiaj przedstawiam nieprawdopodobną apokalipsę świętego Jana i pewien bardzo ciekawy fragment, który można odnieść w stosunku do Ukrainy. Ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij że w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, zalejkujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. Dla tych osób, które oglądają nie po raz pierwszy, no nie dla moich stałych widzów, powiem, że ja jestem dziennikarzem, zajmuję się wizjami, przepowiedniami Analizuję je. Bardzo często znajdują się tutaj przepowiednie Jasnowidza Jackowskiego, ale także innych osób: Baby Wągi, Ojca Czasowa, Klimuszko, Stefana Osowieckiego, a także innych profetów. I dzisiaj będę tak naprawdę przedstawiał przepowiednie. Którą można odnieść, jeśli chodzi o wojnę Ukraina kontra Rosja. Oczywiście, no nie ma zapisane co dokładnie, tak, w przepowiedni, że tego i tego dnia nastąpi atak z taką siłą, tyle sprzętu wojskowego, no, ale już po prostu chociażby Nostradamus pisał, tak, tymi czterowersami skomplikowanymi. I tutaj jest bardzo ciekawa sprawa. Zacznijmy od tego, że od pierwszego faktu, zresztą ja mówiłem na ten temat, poświęciłem na ten temat cały filmik. Od znaczenia symboliki liczby 68, a więc ta liczba 68 przewija się, jeśli chodzi o ważne daty, a więc I wojna światowa, II wojna światowa i teraz atak Rosji na Ukrainę. Co to znaczy liczba 68? A mianowicie, kiedy dodamy tutaj, tak, no, na przykład piesza. Druga wojna światowa wybuchła 1 września 1939 roku. Jeżeli dodamy tutaj te wszystkie cyfry 1 plus 9 plus 19 plus 39 to uzyskamy 68. E, tak, Podobna sytuacja w przypadku I wojny światowej, a więc no, miało to miejsce 28 lipca 1914 roku. Po dodaniu mamy 28 plus 7 plus 19 plus 14 daje tutaj liczbę 68. No i podobna, symbolika jest w przypadku kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę tak to miało miejsce w lutym tego roku jeżeli dodamy wszystkie praktycznie te liczby to uzyskamy 68 no właśnie i tutaj liczba 68 jest bardzo ciekawa, ponieważ praktycznie Związek Radziecki istniał przez 68 lat, 68 lat, a także cyfra 68, czy liczba znajduje ma też zapis praktycznie w Biblii. Wiele osób wskazuje na apokalipsę świętego Jana 6,8. 6,8. No, nie ma Apokalipsy Świętego Jana 68, ale jest 6,8. I tutaj ta Apokalipsa brzmi w ten sposób: cytuję. I ujrzałem oto koń trupio blady, a imię siedzącego na nim śmierć, i otchłań mu towarzyszyła. I dano im władzę nad czwartą częścią ziemi, by zabijali mieczem, i głodem, i morem, i przez dzikie zwierzęta. Tak brzmi właśnie ten zapis, jeśli chodzi o Apokalipsę Świętego Jana 6,8. No i teraz bardzo dużo osób odnosi to w kontekście właśnie Rosji Ukrainy i ten właśnie fragment apokalipsy świętego Jana. No ta apokalipsa świętego Jana wielokrotnie jest interpretowana, odnoszona do różnych etapów w życiu, tak? Nawet była to odnoszona do kwestii, że będzie rok milenialny, tak, rok 2000, że to po prostu też może zmienić ludzkość. A teraz praktycznie ta te apokalipsa świętego Jana odnoszą, odnosi się właśnie do kwestii Rosji Ukrainy. No, wiadomo, że to jest napisane skomplikowanym językiem, ale gdybyśmy to rozłożyli na czynniki pierwsze, poszczególne zdania i słowa, to zobaczmy sobie to w, w odniesieniu do Rosji, tego, co robi Rosja, jeśli chodzi o atak na Ukrainę. I ujrzałem oto koń trupio blady, a imię siedzącego na nim śmierć. I otchłań mu towarzyszyła, i dano im władzę nad czwartą częścią ziemi, by zabijali mieczem i głodem i morem i przez dzikie zwierzęta. No i teraz tak. I ujrzałem oto koń trupio blady, a imię siedzącego na nim śmierć. Czyli praktycznie mamy tutaj jakiegoś przywódcy, który znajduje się na koniu. Trupio blady, no może ono oznaczać blady kolor, jak jeśli chodzi o trupy, to tak dużo praktycznie będzie tych trupów, co ma miejsce chociażby, jeśli chodzi o Ukrainę. Natomiast no, są też takie konie, które mają taki kolor, tak? No raczej się nie używa, nie używa takiego słowa trupio blady, ale rzeczywiście są takie konie. Natomiast a imię siedzącego na nim, śmierć, czyli to mogłoby się odnosić właśnie do Putina. No nikt dzisiaj nie powie, że Putin to jest po prostu człowiekiem bez skazy, bardzo dobrym i tak dalej, no bo to jest oczywiste kłamstwo, tak? To, że ma miejsce wojna jeśli chodzi o Ukrainę, to wszystko jest na polecenie, na zlecenie Putina. Więc on ma praktycznie te ofiary na krew na rękach, tak? Chociaż on fizycznie nie uczestniczy w tym ataku, ale to wszystko dzieje się na jego polecenie. To nawet nie można powiedzieć, że to jest po prostu decyzja jakby tutaj wysoką rangą mundurowy. Oczywiście oni wykonują polecenia, ale to nie jest tak, że nie wiem, wojskowi się zbuntowali przeciwko Putinowi, rozpoczęli operację bez jego wiedzy, bez jego zgody, a on tu musiał po prostu klepnąć, tak? Więc tutaj imię siedzącego na nim śmierci Putin, zresztą Putin też był przestawiany, jeśli chodzi o media, jako silny, tak, który tam walczy na macie, judoka, też by pokazywany, jak nurkuje, tam znalazł jakieś skarby pod wodą, pewnie to było ustawione wcześniej specjalnie, żeby pokazać, jaki on jest po prostu, tak, fantastyczny, oczywiście tutaj przekaz medialny, żeby był, też było pokazane właśnie jak on bez koszulki tak praktycznie tutaj był na tym koniu, nie no to się mówi tak była przejażdżka na koniu czy praktycznie no tutaj był na tym koniu i był bez tej koszulki pokazywanie siły męskości praktycznie przywódcy Rosji i właśnie może to być kwestia, tak, że a imię siedzącego na nim śmierć i otchłań mu towarzyszyła, otchłań czy praktycznie śmierć mu towarzyszyła, śmierć na którą praktycznie skazuje tych niewinnych ludzi, e, jeśli chodzi o Ukrainę. E, tak, no wiadomo, że Rosja załóżmy ma też inne sprawy, tak, ale tutaj w, jakby skupmy się na kwestii Ukrainy. I dano im władzę na czwartą częścią ziemi. A więc władza praktycznie czwartą częścią Ziemi. No niektórzy dzielą praktycznie świat na takie cztery jakby duże mocarstwa, tak? Na Rosję, na Chiny, na Stany Zjednoczone, na resztę praktycznie świata. Niektórzy przypisują właśnie, że to jest jakby ta czwarta część Ziemi. Albo też po prostu podział, jeśli chodzi o taką mapę, gdybyśmy rozwinęli, podzieli praktycznie na takie połówki, no to możemy też powiedzieć, że tam jest czwarta, praktycznie część świata, tak? W sensie takim, takiego podziału, jakby tutaj na kwadraty, na, na geografię. Teraz tak, i dano im władzę na czwartą częścią ziemi, by zabijali mieczem i głodem i morem, i przez dzikie zwierzęta. No pamiętajmy, że to jest faktycznie apokalipsa świętego Jana, która no, jest bardzo od dawna, tak, ona nie, za, nie, nie zawiera jakby tutaj, że zabijali czołgami, helikopterami, czy po prostu jakimiś innymi rzeczami, tylko w odniesieniu do, do tamtych czasów, tak, natomiast no, nie ma różnicy, śmierć czy po prostu z rąk praktycznie, tak, mieczem zadana, czy po prostu czołgiem, no to śmierć, więc by zabijali mieczem i głodem i morem, głód też, tak, no bo przecież to robią Rosjanie, a więc wyniszczają kompletnie te miasta, nie ma tam gazu, nie ma prądu, są przerwane dostawy, jeśli chodzi o jodzenie, korytarze humanitarne są przerywane, nawet się po prostu strona rosyjska nie zgadza na to, żeby na przykład dostarczać tymi korytarzami żywność czy wodę, tak, czy na przykład Czerwony Krzyż mógł dostarczać tam po prostu środki potrzebne, czyli takie konwoje, które nie powinny być w żaden sposób oszczelane z Czerwonym Krzyżem i tak dalej, na to się w ogóle po prostu strona rosyjska nie zgadza, tak, wiadomo, że żadna wojna nie jest humanitarna, jest to jest abstrakcyjna, ale nawet jeżeli ma miejsce ta wojna, no to e, praktycznie tak, są pewne wyjątki. No, Putin nawet nie zrobił wyjątku, jeśli chodzi o święto prawosławne niezastopowane, co zostały te działania militarne. Tak? No, to też pokazuje jakby podejście Putina do jego własnej religii, znaczy własnej tej, który po prostu tutaj wyznaje większość Rosjan, tak? a więc prawosławie. No własnej on nie stworzył jej, tylko jakby podejście. No i teraz tak, by zabijali mieczem i głodem i morem. Czyli to rzeczywiście ma miejsce. Głód, bieda, faktycznie e, związana z tą wojną. Oczywiście mnóstwo ludzi uciekło z Ukrainy, ale też mnóstwo ludzi właśnie cierpi z powodu głodu, z powodu chorób. Media już się rozpisują, że tam zaraz może, mogą być epidemie, tak? Cholery innych chorób, bo są zwłoki wszędzie na ulicach, tak? Że służby nie nadążają z praktycznie wywożeniem tych zwłok na cmentarze, na specjalne praktycznie miejsca, gdzie chowają masowo te groby. No wiadomo, no stan, wojen, stan, stan wojny, to no, bo nikomu nie, nie, nie ma co po prostu tutaj opisywać, tak? Dla mnie szokująca była sytuacja, gdzie pewne Starsza kobieta ona pochowała swoją córko, córkę w ogródku w domku jednorodzinnym, oczywiście takim starszym, tak po prostu z, z drewnianym, bo córka wyszła do płotu, był jakiś konwój wojsk, zobaczyć to tam po prostu jedzie, dostała kulkę w łeb ta córka, ta kobieta starsza, babulenka po prostu z chustą, e, nikogo nie było w tym domu, wzięła tą kobietę, tak, e, już wiadomo, nie żyła ta córka jej i e, ją praktycznie tutaj był wykopany dziur, na tyle ile mogła, wykopała dziurę po prostu w ogródku, a następnie włożyła tam praktycznie nawet nie całej zwłoki, bo nie wykopała całego e, dołu, tylko po prostu do połowy, do pasa praktycznie włożyła, nogi jej wystawały, a następnie przykryła folią, jakąś deską. No przerażający widok, oczywiście no ta kobieta starała się Praktycznie tą córkę pochować. I tam jeszcze dywan chyba przyłożyła, tak? Starała się praktycznie tą córkę pochować na tyle, ile ma możliwości. Też się obawiała o swoje życie. Nie miała siły zdrowia. Nie było żadnego mężczyzny. E, oczywiście, no, potem, jak już te wojska przejechały, to przyje, przyjechała po prostu policja ukraińska, tą kobietę wywieziono i tak dalej. E, godnie ją pochowano. Natomiast, no, to jest przerażający obrazek. Wyobrażacie sobie: macie domek jednorodzinny, e, ginie ktoś was, bliski z waszej rodziny. No, wy nie macie siły i po prostu prewizoryczne jakiś dudo, no, nawet nie jakiś e, duży był można było kompletnie zasypać tą, zakopać tą osobę, tylko praktycznie do połowy, tak, żeby. I tam jeszcze była sytuacja taka, że ta kobieta folią owinęła, przykryła, bo miała obawy, jeśli chodzi o zwierzęta, tak, czy psy, czy koty, żeby nie rozszarpywały zwłok. No to coś okropnego, no. Macie dom, tak, czy no, no, oczywiście taki starszy i patrzycie przez okno, a tam wasza córka leży, po prostu, którą psy rozszarpują, albo jakaś inna zwierzyna. Wiadomo, jest to wojna, zwierzęta po prostu tutaj uciekają, tak, giną i właściciele, zwierzęta są wygłodniałe chcą po prostu tutaj jedzenia. No straszne, straszne, straszne dantejskie sceny, jeszcze ta bucza i tak dalej. I tutaj mamy tak, by zabijali mieczem i głodem i morem i przez dzikie zwierzęta. No właśnie, to są te dzikie zwierzęta, to, te, te zwierzęta, ale ja bym powiedział w ten sposób, te psy, które tracą praktycznie swojego pana, e, czy na przykład inne zwierzęta, tak, i szukają tego jedzenia, to są jeszcze psy cywilizowane. Dzikie zwierzęta to są żołnierze, praktycznie, e, którzy wykonują polecenia, którzy mordują bestialsko, praktycznie tutaj, tak? To jest dopiero dziczenie, określenie bym człowieka. Tutaj jest określenie jako dzikie zwierzęta. Tutaj można było określić praktycznie w ten sposób no, żołnierzy rosyjskich, którzy po prostu postępują w haniebny sposób, tak? E, typu na przykład kogoś tam po prostu odcięli mu ucho, bo nie chciał współpracować, tak? jeszcze tam jeden z tych żołnierzy został na Grany podczas rozmowy, chwalił się, rozmawiał ze swoim ojcem. nie się cieszy, że tylko mu uchodź, bo chcieli po prostu go zamordować. Tak? Bo takie przerażające praktycznie historie opowiadają ci żołnierze rosyjscy. No więc to nie ma nic wspólnego praktycznie tutaj z wojną, to są bestialskie akty, tak? straszne, praktycznie, które dokonują tej żołnierze rosyjscy. Więc tutaj wszystko się praktycznie realizuje, jeśli chodzi o tą wizję przepowiedni. Napiszcie w komentarzu, co wy na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie, jeśli chodzi o właśnie tą przepowiednię biblijną, apokalipsę Świętego Jana w kontekście właśnie tutaj Rosji, ataku Rosji na Ukrainę bo to wszystko rzeczywiście układa się w całość, tak, to się wszystko praktycznie tutaj układa w całość. To wszystko na dzisiaj, dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie, jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Pozdrawiam.